tu Sławomir, KS Porwota Lublin. Wygrywacie swój pojedynek 1/8, 9 edycji Halo Cup. Wygrywacie go dopiero po rzutach karnych z Polonią Rzeszów, ponieważ w podstawowym czasie gry był wynik 1-1. Co powiesz o samym meczu? Na pewno bardzo ciężki pojedynek. Walczyliśmy nie tylko z przeciwnikami, ale też sami sobą, ponieważ bardzo ciężko przepracowaliśmy noc. Widzieliśmy, że inne ekipki również podobnie przygotowywały się do dzisiejszego dnia, także szanujemy takie przygotowania i bardzo pozdrawiamy. Niektórzy nie przetrwali nocy, ale ci, którzy przeżyli, są tylko mocniejsi i dzięki temu odnieśli się sukces. Następny mecz ćwierćfinałowy, jak z drużyną z Łużna. Czy macie już jakąś taktykę, plan na ten mecz? Tak, wyjść i wygrać. To jest takie główne założenia. Generalnie cały czas mówimy naszemu napastnikowi, żeby strzelał w ten prostokąt i może coś wyjdzie. Okej, dobra. Dzięki za wywiad i jeszcze raz gratulacje. Dzięki, pozdrawiam.